Dziś jestem pod jakąś budą w Bydgoszczy. Zobaczmy, czy jest tutaj dobra zupa, czy jedna wielka meksykańska dupa. Wchodzimy. Dobrze, poproszę to i to. Proszę pani Magdo, zupka spędząca kozia dupka. No wygląda to jak mysia dupa, a smakuje gówno. Z tym należy zrobić tak. To znaczy, że już pani kiedyś jadła gówno? Tak przed chwilą. Dlaczego wytrujecie ludzi? Dałby pan takie coś do jedzenia swojemu dziecku? Moja córcia nie żyje od 2 lat. To już chyba wiem dlaczego. Chcę zobaczyć kuchnię. O matko, jaki syf. To są szczury, nie, ja stąd wychodzę. A myślała pani, że z czego ta zupa? To była masakra. Takiego dramatu nawet Mickiewicz nie napisał. Powiedzcie mi szczerze, czy szef was dobrze traktuje? Bardzo źle. Kiedyś jak zabrakło mięsa, on kazał ugotować swoją córkę. Tę rewolucję uznaję za nieudaną. Wy omijajcie to miejsce szerokim łukiem. A ja lecę dalej w Polskę żyć za darmo. Żegnajcie.